Witaj. Tematem mini wykładu są wodorotlenki. Oglądając ten film dowiesz się, jak zbudowane są wodorotlenki, jak poprawnie nazwać wodorotlenek, w jakiej reakcji go otrzymać, a także jakim reakcjom ulegają wodorotlenki. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z atomu metalu i grupy wodorotlenowej. Ich wzór ogólny masz przedstawiony na ekranie. M oznacza atom metalu. N ilość grup wodorotlenowych, która jest równa wartościowości metalu. Aby poprawnie nazwać wodorotlenek, musimy użyć słowo wodorotlenek wraz z nazwą metalu. Jeśli jest to konieczne, za nazwą pierwiastka dajemy także, jaką on ma wartościowość. Poćwiczmy. W tabeli na ekranie widzisz nazwę wodorotlenku, jaki występuje w niej metal, a także jaką ma wartościowość i ilość odpowiadających jej grup wodorotlenowych. Zróbmy pierwszy przykład. Wodorotlenek potasu. Metal to potas. Wartościowość metalu wynosi 1, a zatem ilość grup wodorotlenowych także jest 1. Więc wzór sumaryczny naszego wodorotlenku to KOH. Zróbmy kolejny przykład. Wodorotlenek sodu. Metal to sód. Wartościowość metalu 1. Ilość grup wodorotlenowych 1. Wzór sumaryczny NaOH. Wodorotlenek magnezu. Metal to magnez. Wartościowość tego metalu to 2. Ilość grup wodorotlenowych jest zatem równa 2, a wzór sumaryczny MgOH dwa razy wzięte. Wodorotlenek wapnia. Wapń to jest metal. Wartościowość tego metalu to 2. Ilość grup wodorotlenowych także 2. A zatem wzór sumaryczny wodorotlenku to CaOH dwa razy wzięte. I wodorotlenek glinu. Metalem jest glin. Wartościowość metalu wynosi 3. Ilość grup wodorotlenowych także 3. A zatem wzór wodorotlenku to AlOH 3 razy wzięte. I ostatni przykład. Wodorotlenek żelaza 3. Metal to żelazo. Wartościowość 3. Ilość grup wodorotlenowych także 3. A zatem FeOH 3 razy wzięte. Teraz spróbujmy narysować wzory strukturalne. Uwaga! Wzory strukturalne zaczynamy zawsze rysując od atomu metalu. Następnie atom metalu łączymy z tlenem, a ten dopiero z wodorem. Poprawne wzory masz przedstawione na ekranie. Jak widzisz, Na łączymy z tlenem, następnie z wodorem. W ten sposób otrzymujemy wzór strukturalny wodorotlenku sodu. MgOH dwa razy wzięte, czyli wodorotlenek magnezu. Znowu zaczynamy od metalu, czyli Mg, i rysujemy od niego dwie kreski. I każdą kreskę łączymy z atomem tlenu, następnie z atomem wodoru. Gotowe. Zapamiętaj, wodorotlenki, które są rozpuszczalne w wodzie, noszą nazwę zasad. Przejdźmy teraz do reakcji otrzymywania wodorotlenków. Mamy dwie grupy reakcji prowadzące do otrzymania wodorotlenków. Pierwsza z nich to reakcje aktywnych metali z wodą, a druga reakcje odpowiedniego tlenku tego metalu z wodą. Przyjrzyjmy się reakcji pierwszej, czyli reakcja metalu z wodą. Metalami, które mogą w ten sposób reagować, są metale grupy pierwszej i drugiej. I mamy przykład. 2Na plus 2H2O uzyskujemy dwie cząsteczki wodorotlenku, czyli 2NaOH plus H2. Jak widzisz, w reakcji tej wydziela się wodór. Zróbmy kolejny przykład. 2K plus 2H2O uzyskujemy 2KOH plus H2. I ostatni przykład. Ca plus 2H2O daje nam CaOH dwa razy wzięte plus H2. Zapamiętaj, w reakcji oprócz wodorotlenku powstaje wodór. A teraz przejdźmy do reakcji tlenku metalu z wodą. K2O plus H2O daje nam 2KOH. Jak widzisz, w tej reakcji otrzymujemy tylko i wyłącznie wodorotlenek. I drugi przykład. CaO plus H2O daje nam CaOH dwa razy wzięte. Przejdźmy teraz do właściwości wodorotlenków. Najbardziej charakterystyczną reakcją dla wodorotlenków jest reakcja z kwasami. Jest to reakcja zobojętnienia. Poprawny zapis reakcji masz przedstawiony na ekranie. NaOH plus HCl daje nam NaCl plus H2O. Jak widzisz, w reakcji powstaje sól plus woda. Przedstawiony przeze mnie zapis jest reakcją cząsteczkową. Reakcja w formie jonowej poznasz oglądając filmy dotyczące soli. Wodotlenki mogą być także amfoteryczne. Amfoteryczność to zdolność związku chemicznego do reakcji z kwasami i zasadami. Wodotlenkiem amfoterycznym jest wodotlenek glinu.
Charakterystyka wybranych wodorotlenków. Wodorotlenek sodu jest białą substancją pochłaniającą wilgoć z powietrza, łatwo rozpuszcza się w wodzie. Używa się go do wytwarzania mydeł, rafinacji ropy naftowej, ale także produkcji papieru, tekstyliów i szkła. Jest silnie żerący. Wodorotlenek potasu, podobnie jak wodorotlenek sodu, jest substancją białą, higroskopijną. Łatwo rozpuszcza się w wodzie. Stosowany jest do produkcji mydeł, jako środek suszący i bielący. Kolejnym wodotlenkiem, jaki sobie omówimy, jest wodotlenek wapnia, zwany inaczej wapnem gaszonym. Jest utrzymywany w reakcji, którą widzisz na ekranie. CaO plus H2O daje nam CaOH2 razy wzięty. Otrzymane w ten sposób wapno gaszone miesza się z piaskiem i otrzymujemy w ten sposób zaprawę murarską. Zaprawa murarska i jej reakcje jej twardnięcia były omówione w filmie dotyczącym powietrza. Wapno gaszone jest białym proszkiem. Wodotlenek ten stosuje się do produkcji materiałów budowlanych, produkcji leków, ale także środków odkażających. Zasady, czyli wodne roztwory wodotlenków, dysocjują. Schemat ogólny procesu dysocjacji masz przedstawiony na ekranie. Widzisz, że każdy wodorotlenek rozpada się na kation metalu i anion wodorotlenkowy. Spróbujmy zrobić przykład. Napiszmy reakcję dysocjacji NaOH. NaOH dysocjuje nam na Na plus plus OH minus. Zróbmy teraz kolejny przykład. CaOH2 razy wzięte, czyli wodotlenek wapnia, dysocjuje nam na Ca2 plus i dwie grupy OH minus. Powstające jony OH minus w procesie dysocjacji decydują o właściwościach zasadowych tej grupy. Jony H plus, powstające w wyniku dysocjacji kwasów, decydują także o ich właściwościach, natomiast decydują o właściwościach kwasowych. Zapamiętaj, cechą roztworu określającą, czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów H+, czy OH- jest odczyn. Jeżeli w danym związku mamy nadmiar jonów H+, odczyn będzie kwaśny. Jeżeli mamy nadmiar jonów OH-, będzie odczyn zasadowy. Jeżeli są w równowadze, mamy odczyn obojętny. Wiesz już, że za odczyn roztworu zasadowe odpowiadają jony OH-. Za odczyn kwaśny jony H+. Pytanie powstaje, jak określić odczyn roztworu. Aby określić odczyn roztworu, można zastosować wskaźniki. Wskaźniki są to substancje, które w odpowiednim środowisku przyjmują zabarwienie. Jakie mają zabarwienie w odpowiednim środowisku, przedstawiono w tabeli na ekranie. Mamy następujące rodzaje wskaźników. Papierek uniwersalny, fenol ftaleinny i oręż metylowy. W środowisku obojętnym papierek uniwersalny jest pomarańczowy. W środowisku zasadowym niebieski, natomiast w środowisku kwaśnym czerwony. Fenol ftaleina jest wskaźnikiem dla zasad. W odczynie obojętnym i kwaśnym jest bezbarwna. Natomiast w odczynie zasadowym jest malinowa. Oręż metylowy. W odczynie obojętnym jest pomarańczowy. W odczynie kwaśnym czerwonym, a w odczynie zasadowym żółty. Wskaźniki spotykasz także na co dzień w swoim życiu. Jest to na przykład wywar z czerwonej kapusty oraz herbata. Wywar z czerwonej kapusty po gotowaniu jest czerwony. Jeśli dodasz do niego octu, zmieni swoją barwę na fioletowo-niebieską. Podobnie jest z herbatą. Masz esencję herbaty. Jeśli dodasz do niej cytrynę, czyli zakwasisz środowisko, zrzupnie. Wskaźniki pozwalają jedynie na przybliżone określenie odczynu roztworu. Aby mieć dokładną informację o tym, jaki mamy odczyn, czyli ile znajduje się tam jonów H+, czy OH-, musimy zastosować skalę pH. Zapamiętaj, skala pH to ilościowa skala kwasowości i zasadowości. Przyjmuje wartości od 1 do 14. Jeżeli pH jest równy 7, mamy odczyn obojętny. Jeżeli mamy pH równe od 1 do 7, mamy odczyn kwaśny. pH powyżej 7 to odczyn zasadowy. Każda substancja wykazuje charakterystyczne dla siebie pH. Przykłady substancji z życia masz przedstawione na ekranie. I tak na przykład pH o wartości 2 mają cytryny, pH o wartości 3 mają na przykład jabłka. Produkty mleczne, takie jak kefir czy jogurt, mają pH między 4 a 6. Woda ma oczywiście pH równe 7. Natomiast proszek do prania czy farba do włosów mają pH zasadowe. Precyzyjne pomiary pH wykonuje się za pomocą urządzeń zwanych pH-metrami.
Co należy zapamiętać? Co to jest wodotlenek i jak jest zbudowany? Jak poprawnie nazwać wodotlenek? Jakim reakcjom ulegają wodotlenki oraz w jaki sposób można je otrzymać? A teraz sprawdź, co zapamiętałeś i przetestuj swoją wiedzę.